350-lecie miasta, parafii, a przy okazji jeszcze odsłania się pomnik przypominający bardzo znaczący czas w życiu Tylicza. Pan burmistrz powiedział, ponad 30 pokoleń. Pierwsza nazwa ornamentą wskazuje, że musiało to być piękne miejsce. Ale same walory natury nie, na pewno by nie skłoniły nikogo do zakładania miasta. Powiedzą Państwo, no tak, ale trochę trzeba mieć szczęścia, żeby być na szlaku handlowym polsko-węgierskim. Ale takie szczęście miało wielu, bo granica polsko-węgierska przecież miała kilkaset lat. A to tutaj powstało miasto. W związku z czym zawdzięczają to Państwo swoim pradziadom, którzy potrafili wykorzystać piękno, dobre położenie, ale musieli być bardzo pracowici, bo Kazimierz Wielki założył wiele miast, ale wybranych.